Cześć! Witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zaginionej starożytnej egipskiej stolicy o nazwie Tanis. Tanis to ważne stanowisko archeologiczne i starożytne egipskie miasto w północno-wschodniej delcie Nilu. Jest to jakieś 3 godziny jazdy samochodem z Gizy. Przez jakiś czas było ono nawet stolicą tego starożytnego królestwa. Wiele materiałów użytych do budowy tej osady zostało przetransportowanych tutaj z innych miast. Na przykład z dawnej stolicy Pi-Ramzes, która została zbudowana w trakcie panowania Ramzesa II, a więc przedstawiciela XIX dynastii. Według egiptologów to dzisiaj omawiane miasto zostało opuszczone, gdy około 1060 roku przy naszą erą zaczęła zamulać się tamtejsza odnoga Nilu. Przez to port stał się po jakimś czasie bezużyteczny, a miasto straciło na znaczeniu. Kiedy archeolodzy po raz pierwszy odkryli Tanis no To natrafili tam na dużą liczbę pomników, które zawierały kartusze Ramzesa II. Doprowadziło ich wtedy do, do przekonania, że Tanis i Piramzes to w rzeczywistości to samo miasto. Dopiero gdy udało im się odkryć to drugie miasto, czyli Piramzes, no to byli w stanie zidentyfikować to dzisiaj omawiane miasto jako Tanis, więc rozdzielili te dwa miasta i już nie łączyli ich jako jednego. Uznali wtedy, że starożytni podjęli się ogromnego wyzwania, no bo przetransportowali wiele megalitów z jednego miasta do drugiego. Jednak jest to tylko teoria, nie wiem czy na 100% tak było. Według akademików, miejsce to było wcześniej bardzo podmokłe, no nie nadawało się na założenie takiego miasta. Dlatego, sugerując się tymi informacjami i zakładając, że są trafne, to wcześniej tak ogromne miasto jak Tanis nie mogło istnieć w tym miejscu. A z pewnością nie mogło ono być nazywane starożytnym już za czasów Ramzesa II. Dlatego egiptolodzy sugerują nam, że większość tego co widzimy w Tanis, no to zostało tam przetransportowane z innych rejonów Egiptu. Z obawianego dzisiaj miasta pozostały do naszych czasów jedynie ruiny. Po całym terenie rozrzuconych jest wiele zniszczonych kamiennych megalitów, ale również jest tam i pełno glinianych naczyń, po których chodzą turyści. Jest po prostu ich tam tak dużo, że no, nikt na to nie zwraca nawet uwagi. To wzgórze, które teraz widzicie z tyłu, to nie jest naturalne wzniesienie, a miejsca, które były zamieszkiwane przez tamtejszych ludzi przebywających tutaj wokół kompleksu świątynnego. Wznoszono tam budowle z wypalanych mułowych cegieł, które z czasem ulegały zniszczeniu, a na tych gruzach wznoszono kolejne budowle coraz wyżej i wyżej. Chodząc po tych wzgórzach, o których teraz mówię, no to widać tam miliony kawałków starożytnych potłuczonych naczyń. Ciekawe, co skrywają jeszcze wnętrza tych pagórków. Czy są tam jeszcze jakieś zgliszcza starożytnych budowli, czy po prostu takie resztki cegieł i naczyń. Teraz widzicie, jak naszkicowali to miejsce pierwsi odkrywcy. Widać, że wszystko jest tutaj porozrzucane i poniszczone, jakby jakaś katastrofa nawiedziła to właśnie miejsce. Co ciekawe, to są poszlaki, które wskazują właśnie na coś takiego. Jednak temu tematowi przyjrzymy się w oddzielnym odcinku, ponieważ jest on dosyć obszerny. W ten sposób miejsce to wygląda dziś po wielu latach wykopalisk. Sporo pozostałości po tej starej stolicy królestwa zostało odkopanych, na no samo miejsce trochę odrestaurowane. No, chociaż szczerze mówiąc, patrząc na te wszystkie megality, no to co najwyżej można powiedzieć, że pochładano je w rzędach w stylu muzealnym. Do odnowienia, od restaurowania tego miejsca, no to tutaj brakuje wiele, tak naprawdę w tej kwestii to nie zrobiono nic. Jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne Egiptu, no to niestety do Tanis nie przybywa zbyt wielu turystów. Napuszczają się tam głównie ludzie, których fascynuje starożytny Egipt. Nie ma też się co temu zbytnio dziwić, no ponieważ jak już zwykły turysta wybiera się do Egiptu, no to liczy po prostu na zobaczenie piramid w Gizie czy Sfinksa. Reszta nie jest już tak popularna, tym bardziej, że omawiane dzisiaj miasto oddalone jest o wiele godzin jazdy właśnie od tych najbardziej rozpowszechnionych turystycznych miejsc. Muszę przyznać, że niewiele odkrytych starożytnych miast nosi takie ślady katastrofy jak omawiane dzisiaj Tanis. Takim podstawowym wytłumaczeniem egiptologów jest tutaj ponowne użycie materiałów z tego miasta do wzniesienia innych budowli. No ale to jednak nie tłumaczy tego, dlaczego wiele z kamieni wygląda powiedzmy, że no, na nadpalone, ale tak jak już wspominałem, to jest temat na inny ciekawy odcinek. W czasach, gdy miasto to kwitnęło życiem, to składało się z odrębnych dzielnic. Najciekawszą z nich wydaje się być dzielnica świątynna otoczona dużym ceglanym murem. Skoncentrowana była wokół Wielkiej Świątyni Amona, ale obejmowała również świątynię Honsu Neferhotep, święte jezioro, a także królewską Nekropolię, w której znajdują się trzej faraonowie z XXI i XXI dynastii. Pierwsze wykopaliska archeologiczne na dużą skalę przeprowadził tam August Mariet w latach 60. XIX wieku. W 1866 roku Karl Richard Lepsius odkrył w tań kopię dekretu Skanopos. Była to inskrypcja, którą wykonano zarówno w języku greckim, jak i egipskim. W przeciwieństwie do słynnego kamienia z rozety, który odkryto 67 lat wcześniej, to inskrypcja ta zawierała pełny tekst hieroglificzny, co umożliwiło bezpośrednie porównanie tekstu greckiego z hieroglifami. Potwierdzono więc w ten sposób, że podejście Jeana Franza champelliona do oczyfrowania hieroglifów jest prawidłowe. W 2009 roku Ministerstwo Kultury Egiptu poinformowało, że archeolodzy odkryli święte jezioro świątyni mód. Było ono zbudowane z bloków wapiennych i mierzyło 15 metrów długości oraz 5 metrów głębokości. Odkryto go 12 metrów pod ziemią i to w dobrym stanie. Akademicy sugerują, że Tanis utraciło status rezydencji królewskiej i zaczęło podupadać pod panowaniem Szabaki. Było założycielem XXV dynastii i przeniósł stolicę królewską do Memphis. To początkowo korzystniejsze położenie miasta Tanis pozwoliło stać mu się bogatym ośrodkiem handlowym na długo przed powstaniem Aleksandrii. Z czasem jednak, jak już wspominałem, wody tej odnogi Nilu zamuliły się, życie stało się tutaj trudniejsze, więc i straciło na znaczeniu. Omagana dzisiaj Tanis jest moim zdaniem jednym z najbardziej interesujących miejsc w starożytnym Egipcie, ponieważ jest tam jeszcze wiele zagadek i tajemnic, które są związane z tym miastem. Znajdują się tam na przykład pozostałości po tym, co mogło być największym, wykonanym z jednego kawałka kamiennym posągiem. Był on prawdopodobnie nawet i dwa razy większy od tych przyolbrzymich kolosów Memnona. O tym również przygotuję oddzielny odcinek i myślę, że powinien pojawić się stosunkowo niedługo, więc żeby go nie przegapić, kliknij w przycisk subskrybu i dzwoneczek, dzięki czemu YouTube powiadomi Cię, gdy na kanale Ciekawostki i Niedziwy pojawi się kolejny film. Niestety, algorytm tego serwisu działa w ten sposób, że zapewne wiele z moich filmów nawet ci się nie wyświetliło. Żeby tego uniknąć, zachęcam właśnie do kliknięcia w dzwoneczek. Wiemy, że starożytni faraonowie często przypisywali stworzenie megalitycznych rzeźb i konstrukcji sobie, tworzyli na nich kartusze z własnymi imieniami. Bywało często tak, że imię poprzedniego władcy było usuwane, a na nim tworzono kartusz oznaczającego nowego władcę. Opierając się na takich błędnych informacjach, nasi egiptolodzy wysuwają właśnie często teorie, które później okazują się nie trzymać kupy. W wciąż możemy zobaczyć ogrom pracy, jaki włożono, aby wykonać te wszystkie granitowe obeliski, kolumny czy rzeźby. Wiele z nich, tak jak już mówiłem, pochodzić ma na przykład z miasta pi Piramzes, ale pozostały materiał miał być sprowadzony Nilem z kamieniołomu oddalonego ponad 1000 km. W 1939 roku ciekawego odkrycia wykonał tam francuski archeolog Pierre Montet i w omawianym dzisiaj mieście odnalazł grup Osorgona II. Co prawda, był on już wcześniej splądrowany, ale i tak zawierał kilka znaczących znalezisk. Co najważniejsze, to były tam również drzwi do innego, nienaruszonego jeszcze grobowca. Inskrypcja wspominała tam Psełnesesa I, a więc, według egiptologów, trzeciego króla z XXI dynastii. Jego grobowiec był całkowicie nienaruszony. W jego wnętrzu Montez znalazł artefakty, które dorównywały największym odkryciom dokonanym wcześniej. Zapewne każdy z Was słyszał o grobie Tutanchamona i widział tę maskę. Znalezisko Francuza nie było gorsze. Znalazł tam bardzo dużo artefaktów wykonanych ze złota, między innymi maskę i o tej najsłynniejszej, którą przed chwilą pokazałem. Do tego była tam jeszcze biżuteria i wiele innych znalezisk. Na przykład jedną z takich ciekawszych rzeczy była srebrna trumna z głową sokoła, do której wykonania użyto jakieś 90 kg srebra. Samo ciało króla założone miało na rękach ozdobne bransolety, a do tego pierścień z drogocennymi kamieniami oraz amulety. W sumie to egiptolog znalazł tam kilka grobów, które zawierały złote maski i tak dalej. Ponoć było ich tam nawet aż 15, ale tylko kilka z nich było całkowicie nienaruszonych. Teraz widzicie, jak wygląda wnętrze grobowca. Tutaj niby wszystko jest elegancko, ale samo wejście już nie wygląda imponująco. No i bez problemu można dostrzec, że wykorzystano tutaj kamienne bloki z innych budowli. Od razu widać, że nie dopasowali oni ich do siebie nawet w małym stopniu, tak jak zrobili to budowniczowie najstarszych megalitycznych budowli, które są spotykane na całym świecie. W samym już mieście jest wiele pozostałości po prawdziwie megalitycznych konstrukcjach. Czy ludzie potrafiący obrabiać kamień i robić jak widać bez problemu niesamowite rzeczy? To czy zrobiliby takie wejście do grobowca króla? Można chyba śmiało założyć, że jest to albo jakiś późniejszy twór, albo po prostu wykorzystali oni starsze grobowce i użyli do tego fragmenty innych, jeszcze starszych budowli, żeby właśnie wykonać to wejście. Tylko tutaj pojawia się pytanie, czy władcy ci, którzy mieli być tam w nich pochowani, nie mieli nic przeciwko, żeby wejście do ich grobowców wyglądało jak stawiane po pijaku? A może tu jednak chodzi o to, że nie mieli oni już dostępu do technologii, która umożliwiała taką precyzyjną obróbkę kamienia, więc może po prostu przywłaszczyli sobie to, co byli w stanie. Odkrycie tego miasta przyczyniło się mocno do poznania trzeciego okresu pośredniego w historii historycznego Egiptu. Przed jego odnalezieniem wierzono, że królowie tego okresu byli władcami słabymi, niezdolnymi do zgromadzenia większej ilości skarbów. Jak się okazało, i grobowce były jednak wyposażone w metale szlachetne i udekorowane w podobnym stylu, jak w Górnym Egipcie, co pokazuje, że dotychczasowa znajomość historii Egiptu nie była poprawna. Dziś zapewne w wielu kwestiach również tak to wygląda. W taniz był niegdyś potężny kompleks świątynny, według niektórych przekazów obejmował on obszar 450 na 265 metrów. Całe szczęście, jeszcze dziś możemy zobaczyć chociaż pozostałości po tych wszystkich budowlach. Mogą one nam pomóc sobie wyobrazić, jak potężne były te budowle przed zniszczeniem. Główny kompleks był wykonany z dużych granitowych bloków, które, według brytyjskiego egiptologa Petriego, ważyły po około 20 ton. Teraz spójrzcie na rozmiar tych hieroglifów. Są one przecież ogromne. To również może nam pomóc wyobrazić sobie, właśnie jak ogromne te budowle były. To co tutaj teraz widzicie, te napisy, to jest tylko jeden kartusz, a więc to jest tylko imię władcy. Powiedzmy, że no, podpis. W starożytności cały kompleks otoczony był ogromnym murem wykonanym z błotnych, suszonych cegieł. Dodam jeszcze, że na kanale Uncharted X możemy zobaczyć, że to co teraz właśnie widzicie oznaczone szczałką, to postałość tego muru. Miał on ponoć mieć nawet i 21 metrów szerokości, 15 metrów wysokości i ponad 1000 metrów długości. Do naszych czasów przetrwały obeliski, kolumny, sfinksy, no i pozostałości po dużych posągach. Wiele z tych przedmiotów, a może i wszystkie, pokryte są hieroglifami i to właśnie one budzą tutaj sporo kontrowersji. Wynika to z tego, że to właśnie na ich podstawie Egiptolodzy dokonują datowania tych wszystkich różnych lokalizacji i przypisują ich stworzenie konkretnym władcom. Oczywiście nie jest to jedyna metoda datowania starożytnych miejsc, ale jednak posługiwanie się hieroglifami ma tutaj miejsce. A przecież jest to jedynie odczytywanie napisu, które mogło zostać wykonane setki, a nawet tysiące lat później. Tym bardziej, że powszechnym procederem w starożytnym Egipcie było usuwanie starożytnych hieroglifów i zastępowanie ich nowymi, które przypisywały zasługi aktualnie panującemu władcy. Niektórzy z królów Egiptu nawet z tego słynęli. Co po niektóre obiekty, noszą ślady takiego wielokrotnego usuwania hieroglifów i zastępowania ich nowymi. Przyglądając się pozostałościom w tanis, zwróćcie proszę uwagę na ten kartusz. Oglądając różne artefakty w muzeach czy budowle w starożytnych miejscach w Egipcie, również można na niego trafić. Napisywano go poziomo i pionowo, ale będą to te same symbole. Co prawda, są też trochę inne wersje tego kartuszu, ale jednak ta jest chyba najbardziej popularna. Spotykamy ją w wielu miejscach tutaj w Tanis, ale i na przykład w Luxorze, gdzie wszystkie największe posągi posiadają właśnie ten znak. Podobnie jak i ten, który teraz widzicie, który waży jakieś 800 ton i został nazwany imieniem Ramzesa II. Ten teraz posąg z tego samego regionu również nosi ten znak. Znajdziemy go też w słynnej świątyni Abu Simbel, o której kiedyś robiłem odcinek, no i te posągi zostały przez egiptologów uznane również jako podobizny Ramzesa II. Aktualnie przedstawiciele mainstreamowej egiptologii uważają tego starożytnego króla za najznakomitszego przywódcę starożytnego Egiptu. No ale tutaj należy postawić pytanie, czy rzeczywiście to właśnie jemu zawdzięczamy te wszystkie budowle, które przed chwilą widzieliście. W świecie egiptologów nazywany jest on również jako Ramzes Wielki, ale alternatywni badacze historii zwracają tutaj uwagę na to, że być może wielkie to miał, ale swoje ego. Dlatego niemal wszędzie, gdzie się dało, wcisnął swoje imię. Oczywiście usuwając wcześniej to, które już tam wcześniej się znajdowało. Spójrzcie teraz na to. To jest z pewnością pozostałość po jakimś obelisku, który wykorzystano później na ten prymitywny mur. Widać tutaj na przykład kartusz Ramzesa II, ale jeżeli się przyjrzycie, to po prawej stronie zauważycie kawałek poprzedniego tekstu, który został usunięty. Co prawda nie wiem z jakiego powodu prace zostały porzucone, no i dlaczego zostawiono ten niedokończony fragment. Być może obeli uległ uszkodzeniu, ale jest to tylko jedna z możliwych wersji. Tak czy siak wiemy, że takie przypisywanie sobie starszych budowli było w tamtych czasach normą, no i w wielu przypadkach ewidentnie to widać. Więc jak na podstawie czegoś takiego można datować budowlę czy kompleksy świątynne? Jedyny wniosek, jaki możemy wyciągnąć, jest taki, że Ramzes II jako ostatni po prostu wydrapał tam swoje imię. No ale nie mamy żadnych podstaw do tego, żeby uważać go za budowniczego. Innym przykładem czegoś takiego może być ten sfinks, który jest niesamowicie wypolerowany. Widać na nim nawet jego żebra. Gdy spojrzymy jednak na hieroglify, no to nie widać tutaj w ogóle żadnej precyzji, a tak naprawdę wygląda to jakby było byle jak wyskrobane. Można powiedzieć, że tworząc w tym miejscu swoje symbole, zniszczyli pracę prawdziwych twórców tego posągu. No i zanim widać, że mieli po prostu problem z wykonaniem tych hieroglifów i naprawdę męczyli się, żeby zrobić te napisy. Na ich obronę dodam, że wykonanie tego typu rzeczy właśnie dłutem i młotem w tak wypolerowanym granicie no z pewnością nie jest zadaniem prostym. Teraz widoczne są jakieś ślady i nie wiem czy Sphinxem był po prostu jakoś przerobiony, czy coś innego tutaj się stało. Na pewno niektórzy pomyślą, że potwierdza to wersję geopolimeru. Wykonywanie nowych hieroglifów na starszych obiektach nie było niczym wyjątkowym. Nawet świeżo przerobione arkusze z imieniem Ramzesa II były już usuwane przez jego syna i zamieniane na nowsze wersje. Jeden z egiptologów Petri dopatrzył się na tym sfinksie, który teraz widzicie, inskrypcję przynajmniej trzech różnych władców. Hieroglify widoczne teraz tutaj wyglądają na ledwie wydrapane, no i ogólnie można odnieść wrażenie, że odbiegają jako od pozostałej części posągu. Zwróćcie uwagę na przykład na różne detale, takie jak pępek, Paznokcie i tak dalej. Widać, że z wykonaniem tak drobnych elementów i tak szczegółowych nie mieli żadnego problemu. No to czy mogliby mieć problem z wykonaniem hieroglifów? No dobra, przejdźmy teraz może z powrotem do tematu budowli. W tym miejscu teraz widać wiele innych fragmentów budynków, które zawierały kartusz z imieniem Ramzesa II. Wiedząc to wszystko o przerabianiu kartuszy i przypisywaniu sobie ich właśnie przez tych władców. To wydaje mi się, że używanie przez akademików tych symboli właśnie do datowania jest po prostu bliżej pseudonauki niż wiele alternatywnych teorii. Jest to takie trochę naginanie rzeczywistości. Popatrzcie na to. Takich przykładów taniz jest bardzo dużo. Kamienne bloki zawierają, no a przynajmniej część z nich posiada hieroglify datowane na stare i średnie państwo. Zostały one tak umieszczone, żeby ich zbyt tu nie było widać. Z drugiej zaś strony, gładkie wcześniej powierzchnie bloków odwrócono w ten sposób, żeby dało się na nich zrobić nowe hieroglify widoczne dla odwiedzających to miejsce ludzi. W efekcie niektóre z budowli wyglądają dosyć zabawnie, no i ewidentnie widać, że nie wzniosły ich te same ręce i ta sama myśl inżynieryjna, dzięki której wzniesiono te największe piramidy w Egipcie czy jakieś inne megalityczne budowle. Pomimo tego wszystkiego, to i tak ciągle zapewnia się nas o postępie technologicznym tamtych ludzi, no i o rozwoju ich umiejętności. Niestety rzeczywistość i te artefakty, które znajdujemy, pokazują, że to troszeczkę wyglądało inaczej. Inną ciekawą rzeczą są niektóre podobizny Ramzesa II. Charakteryzuje je niesamowita symetria, aż taka do przesady. Dlatego nie ma możliwości, żeby przedstawiały one rzeczywistą twarz. No, ewentualnie może to być jakaś wyidealizowana podobizna czyjeś właśnie buzi. No, spójrzcie na to. Żaden człowiek na Ziemi nie jest tak symetrycznie zbudowany jak twarz tego posągu. Jak to bywa ze starożytnymi lokacjami, jest tam więcej pytań niż odpowiedzi. No ale nic, no szukamy dalej. Jeżeli w przyszłości okazałoby się, że te ogromne posągi i wiele budowli są o wiele starsze niż powszechnie się mówi, to mogłoby to zburzyć ten domek z kart, wniesiony przez akademickich badaczy historii. Gdy te wszystkie odkrycia, artefakty i poszlaki zestawi się w kontekście katastrof, które miały miejsce wraz z ostatnią wielką zmianą klimatu, no to możemy dostrzec inną, alternatywną, no i aktualnie nieakceptowaną wersję historii ludzkości. Gdy do tego popatrzymy na to, że starożytny Egipt w pewnym sensie no, wyskoczył jak przysłowiowy królik z kapelusza no i od razu potrafili precyzyjnie obrabiać granit, plus do tego wznosili jedne z najbardziej niesamowitych budowli w historii ludzkości, to wydaje mi się, że można dojść do wniosku, że byli oni spadkobiercami jeszcze starszej cywilizacji. Zakładając, że jest to prawdą, no to wiele z niesamowitych starożytnych artefaktów może być starszych niż starożytny Egipt. A po prostu jego mieszkańcy wykorzystali je do swoich celów, tworząc na nich hieroglify i kartusze, przypisując oczywiście tym samym sobie zasługi. Z całą pewnością wiemy, że jeszcze stosunkowo niedawno, no bo przecież jakieś kilkanaście tysięcy lat temu, miały miejsce ogromne, wręcz przeogromne zmiany w klimacie Ziemi. Wtedy to wymarły tysiące gatunków zwierząt, a ludzie też nie mieli przecież łatwo. Jeżeli w tamtym okresie istniała chociaż trochę bardziej zaawansowana cywilizacja niż przyznają to historycy, to faktycznie pozostać po nich mogły jedynie megalityczne konstrukcje, które później kolejne ludy wykorzystały do swoich celów religijnych. Według oficjalnej wersji historii ludzie przez setki tysięcy lat nie robili niemal żadnych postępów technologicznych. Aż tu nagle pojawiła się między innymi taka zaawansowana cywilizacja jak Egipt za czasów pierwszych dynastii. A jak mówiłem, umieścimy to wszystko w kontekście katastrofy z Młodszego Driasu, zmian klimatu i tak no to rysuje się trochę inna wizja historii ludzkości. Jeżeli chodzi o zasługi Ramzesa II, któremu przypisywane jest wiele świątyń, posągów i innych megalitycznych struktur, to być może jak to często bywa, prawda leży gdzieś pośrodku i wiele obiektów wykonano na jego polecenie, a zapewne jeszcze większą ilość przywłaszczył sobie jedynie poprzez wykonanie na nich własnego kartuszu. Władca ten miał panować przez jakieś 70 lat, a więc utrzymał się bardzo długo przy władzy, no i miał sporo czasu na powiedzmy, że przejęcie znacznie starszych świątyń. Tak naprawdę to nie wiemy co jeszcze odnajdziemy w Tanis. Być może uda się nam odkryć coś, co zmieni nasze, bądź egiptologów spojrzenie na historię tego miejsca. Wiemy przecież, że pod piaskami jest tam jeszcze dużo do odkrycia, no i postaram się o tym zrobić kiedyś odcinek. W naszych czasach to, co udało się odkopać archeologom, zostało ustawione obok siebie jak w muzeum, więc no nie ma mowy tutaj o jakiejś próbie odbudowy tego miejsca. Nie ma też co się zbytnio dziwić, ponieważ wszystko tam jest poniszczone i porozrzucane chaotycznie po okolicy. W pewnym sensie jest to takie pudło z różnymi wymieszanymi puzzlami, z czego część jest wciąż pod ziemią zasypana piaskiem. Z tego powodu wykopaliska trwały tam wiele lat i chyba po malutku prace wciąż tam trwają. Co prawda we wszystkich, no może nie we wszystkich, ale przynajmniej w wielu starych egipskich osadach znajdują się uszkodzone kolumny, obeliski czy posągi, ale ilość tych obiektów w tanis przekracza wszystkie inne starożytne lokalizacje. Miasto to w trakcie swojego istnienia przechodziło z rąk do rąk. Mam tutaj na myśli to, że po śmierci jednego władcy kraju dowodzenie przejmował jego następca, który mógł mieć trochę inną wizję co do tego miasta. Z tego powodu mogło ono być wielokrotnie przebudowane i ostatecznie porzucone w czasach rzymskich, no a tak przynajmniej sugerują egiptolodzy. Zaskakujące jest to, że przetransportowano tutaj niezliczoną ilość granitowych obiektów. Ostatecznie wszystkie one, pomimo tego, że są wykonane z jednego z najtwardszych kamieni na naszej planecie, to i tak wszystkie one zostały rozbite w drobny mak, tak jakby ktoś chciałby zrównać to miejsce z ziemią. Ewentualnych zniszczeń miano tam dokonać za pomocą miedzianych dłut, kamiennych narzędzi czy zwierząt pociągowych. Co prawda, trzęsienie ziemi mogło tutaj dołożyć parę swoich groszy, no ale chyba nie ma możliwości, żeby spowodowało aż takie spustoszenie i zniszczyło kolumnę na tak drobne kawałeczki. W przyszłości zrobię całkowicie oddzielny odcinek, który będzie poświęcony zniszczeniu tanis. Ale to dopiero za jakiś czas. Za to niedługo, być może za tydzień, dwa, maksymalnie za trzy tygodnie, pojawi się jeszcze drugi odcinek poświęcony tanis. Tym razem poświęcony będzie pozostałością po największym posągu, który był wykuty z jednego kawałka skały, Został przetransportowany na ogromną odległość. Wielkość tego posągu można porównać jedynie z wielkim niedokończonym obeliskiem w Asłan czy z porzuconymi kamiennymi blokami w Balbek w Libanie. Jeżeli ciekawicie temat starożytnego Egiptu, to zachęcam Cię do obejrzenia tych dwóch filmików, które teraz Ci się wyświetlają. Ten wyżej poświęcony jest Sfinksowi, tunelom i komorom, które znajdują się w jego wnętrzu i pod nim. W tym drugim filmiku niżej mowa jest o starożytnej świątyni, pod którą, jak sugerują niektórzy, może skrywać się zakopana jeszcze starsza świątynia. Pozdrawiam i do słyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, adios.